dzisiaj obrazki. Czyli element image. I tutaj w parametrze podajemy indeks obrazka z projektu. Do projektu dodaję timer i co 400 milisekund wpisuję regułę. Jeżeli P0, czyli nasz obrazek i jego atrybut peak równa się 0, czyli posiada obrazek o indeksie 0. Tutaj stworzę konstrukcję if else. I teraz jeżeli P0 atrybut peak równa się 0, to zmienię ten atrybut na 1. W przeciwnym razie przywrócę wartość 1, czyli co 400 milisekund będę zmieniał indeks tego pliku graficznego. I jak widać, już mamy migającą kontrolkę. Przydałoby się jakoś sterować tą kontrolkę, czyli włączać lub wyłączać miganie. Dodałem do projektu przycisk. W opisie start. I w zdarzeniu puszczenia klawisza wpiszemy program. Jeżeli zmienna systemowa sys0 równa się 0, i tu tworzę konstrukcję if else, jeżeli zmienna systemowa równa się 0, to zmieniam ją na 1, w przeciwnym razie przywracam z powrotem. A teraz działanie tego ifa, będzie tu zagłębianie ifa w ifa, uzależnię właśnie od tej zmiennej systemowej sys0. Czyli jeżeli sys0 równa się 1, to będzie następowało to miganie tej kontrolki, a w przeciwnym razie na stałe ustawię P0 i jego atrybut peak na tą wartość początkową, czyli 0. Jeżeli sys0 równa się 1, to nam się ta część wykona. Jeżeli i w przeciwnym razie, czyli tu następuje mruganie tej kontrolki. Po kompilacji wszystko ok. Tutaj jeszcze mogę po naciśnięciu przycisku start zmienić tekst przycisku, na przykład na stop. A w przeciwnym razie z powrotem przywrócić napis start. Start.
Tak, kontrolka nam mruga. Stop, przestaje mrugać. Czyli parę linijek kodu załatwia nam stworzenie takiej migającej kontrolki z możliwością sterowania. Te elementy obrazkowe, zresztą dowolne elementy, można na wyświetlaczu jakby wygasić, ukryć je. I tu zrobię taki warunek, użyję nowej zmiennej systemowej sys1. Jeżeli zmienna systemowa będzie równa na przykład 10, i właśnie użyję funkcji vis. I tu podajemy nazwę obiektu, który chcemy sterować. A następnie 0 oznacza wygaszenie, a 1 będzie oznaczać ponowne wyświetlenie tego obiektu. I każde przerwanie od licznika zwiększy zmienną systemową sys1. I tu może jednak zmienię, jeżeli będzie większa od 10, to po prostu nam zniknie. Tak, i już zniknęła, ponieważ minęły 4 sekundy od momentu rozpoczęcia debugowania. Tu w tym oknie możemy wprowadzić jakieś komendy, zasymulować to, co by przyszło na przykład za Arduino. Czyli page 0 jakby zrestartuje nam stronę. I jeszcze należałoby wyzerować tą zmienną systemową 1, która jest tam zwiększana w tym liczniku. OK. I 4 sekundy i kontrolka znika. Czyli te elementy graficzne możemy jakby ukrywać lub pokazywać poleceniem vis. To tyle dzisiaj. Dziękuję.